Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli Haftowa Baba, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu naszego jesiennego wyzwania, czyli Haftoper 2022. Dzisiaj haftujemy kolejną część, a jeśli i Wy chcecie ciągle dołączyć, to wszystko znajdziecie w opisie, tam są linki i wszystkie potrzebne informacje do tego, by razem z nami wyhaftować taki oto przepiękny wianek. Wyzwanie jest oczywiście darmowe, także zachęcam wszystkich do uczestnictwa i do dzielenia się swoimi hafciarskimi sukcesami i postępami na swoich social mediach. Jeśli podoba Wam się ta seria oraz inne moje odcinki, no to oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. I mam nadzieję, że do końca roku dobijemy do 10K tutaj na YouTubie. Byłoby to moje małe marzenie, więc możecie pomóc mi je spełnić. Ale nie przedłużając, lecimy do konkretów, co dzisiaj robimy. Dziś będziemy uczyć się, jak robić liście. Jak widzicie, one bardzo ładnie prezentują się tutaj na tym hafcie i będziemy wykonywać je tak naprawdę ściegiem atłaskowym, ale pokażę Wam go, jak go wykonać na przykład na takich obiektach. I następnie będziemy wykonywać dodatkowe cieniowania na końcach, które możecie zauważyć na tych liściach, które dodadzą dodatkowej głębi. Dodatkowo wykorzystacie ścieg rozłupany, który znacie z poprzedniego odcinka, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to nadróbcie koniecznie klikając tutaj. No i co? No i zabieramy się najpierw za pokazanie, jak będzie wyglądać ten wzór na sucho. Ok. Jak widzicie, przede mną narysowane kółeczko, które przez środek ma kreskę. Zrobiłam to specjalnie, bo mniej więcej tak układają się nasze listki na wzorze. One zazwyczaj mają narysowany kształt przez środek, żeby podzielić listek na pół i to też pomaga nam w haftowaniu właśnie takich obiektów. Tym razem będziemy korzystać z trzech nitek. Ja mam tutaj dwie, więc muszę szybko sobie tutaj zamienić na trzy. Także uwaga, nastąpi magia montażu. Ok, ja już mam trzy nitki nawleczone. Korzystam z takiego fajnego, ciepłego brązu. Więc będziemy zaczynać od wykonania głównej części w przypadku takiego ściegu atłaskowego. No i tutaj zawsze staramy się mniej więcej podkreślić kształt, który haftujemy właśnie ściegiem atłaskowym. Możecie sobie zacząć od środka do zewnętrznej krawędzi, nie ma to tutaj jakiegoś głębszego znaczenia, po prostu kwestia Waszej wygody i tego, co tam sobie stworzycie. Ja, ponieważ będę haftować, będę chciała, żeby jednak ten kształt szedł trochę pod kątem, żeby to bardziej uwypukliło i podkreśliło kształt, który mam, a nie po prostu był takim odcięciem, będę robić to pod kątem, więc w pierwszy odcinek definiuję mi tak naprawdę już ten kąt, który będzie się znajdować. Ponieważ zaczęłam od środka, to wbijam się zaraz nad tym pierwszym odcinkiem i to samo robię też po brzegu, tak żeby te odcinki układały się na sobie równo. Ponieważ korzystam z trzech nitek, przypominam, że przy ściegu atłaskowym bardzo fajnie jest sobie rozkręcić tę mulinę i złożyć na nowo. Dzięki temu ta tafla zawsze będzie trochę bardziej gładsza, niż jakbyście wzięli po prostu taką mulinę prosto z paczki. No i tutaj teraz sobie kontynuuję, dokładnie układając odcinek nad odcinkiem. Tutaj pilnuję, żeby przez środek to też wszystko szło sobie gładko. No i tutaj, jak widzicie, powstają pewnego rodzaju schodki. One nie będą takie idealne, ale nie przejmujcie się tym, bo pokażę Wam na końcu, jak sobie zrobić to, żeby było ładniejsze i żeby ten kształt nie był aż taki kanciasty. Więc tak sobie tutaj działamy i haftujemy do samego końca. No i sobie tutaj działamy. Układamy to wszystko blisko siebie i zawsze od tej samej strony. Nie staramy się przeskoczyć tutaj, ponieważ pod spodem zrobiłam się taki przeskok i to nie będzie po prostu dobrze wyglądać, także no tutaj niestety trochę muliny musi zejść, ale to, że ten efekt jest taki, a nie inny i to, że robimy to tak jakby to samo z przodu i z tyłu naszego haftu, po prostu sprawia, że te liście też będą ładne, wypukłe. Co mi tu wylazło? Wciągamy z powrotem. Więc tak sobie teraz tutaj kontynuujmy pracę i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądać skończona ta część, a potem pokażę Wam, jak wykorzystać ścieg atłaskowy taki w praktyce i wykonać nasze liście na wzorze. Więc znowu zastosujemy magię montażu i pokażę Wam, jak wygląda skończony przykład.
I teraz, jak widzicie, doszłam do samej góry. Ja bardzo lubię w takim przypadku, szczególnie stosuję ten ściek przy liściach, więc to Wam mogę od razu pokazać. Robię sobie tak, że jakby nie kończę tego ściegu bezpośrednio tu, tylko zaczynam go robić od tej strony, więc kontynuuję sobie go po prostu z drugiej. Także jak widzicie, wbijam się tutaj też dokładnie w te same miejsca. Tutaj nie tworzy się przestrzeń tu, gdzie jakby szła ta strona. No i po prostu kontynuuję moje haftowanie już do samego dołu. W ten oto sposób. Jak Wam coś nie wyjdzie równo, nie przejmujcie się, bo w przypadku liści będziemy i tak ten środek zakrywać. Natomiast jeśli nie chcecie, zawsze możecie zostawić taki szew, powiedzmy. On też ma swój urok i też ma swoje zadanie. Także tutaj już decydujecie sami, jak wyhaftujecie, czy będziecie robić przez środek ten szew w liściach, czy nie. A ja tymczasem kończę i pokażę Wam, co będziemy robić, używając mniejszej ilości nitek i jak to zrobić technicznie. No a potem już przejdziemy do praktyki oczywiście. Zobaczcie, jak w prosty sposób z takiego zwykłego kółeczka zrobiliśmy właściwie listek, który nawet trochę przypomina eukaliptus, może nie kolorem, ale no jakby kształtem jak najbardziej tak. No i jeśli chcecie sobie podkreślić tutaj ten dolny kształt, to zawsze możecie po prostu zrobić to w taki sposób, że no tutaj jakby bokiem sobie to skrócicie. Ja już tutaj wbijam się w sam dół, nie robię dodatkowego przęsła, bo tak to mogłabym tak robić i ten listek nagle zacząłby nam się dziwnie wydłużać, ale w ten sposób sobie tutaj podkreślam. No i teraz co zrobić z takimi uskokami, żeby to wyglądało jeszcze lepiej? Więc bierzemy sobie inny kolor muliny, najlepiej zbliżony kolorystycznie. Ja na potrzeby filmu pokażę Wam, jak zrobić to kontrastem, żebyście wiedzieli dokładnie, o co chodzi i jak to później sobie użyć w swoim wzorze albo w przyszłych haftach. Przygotowałam sobie dwie nitki z sześciu. Możecie też wykorzystać jedną, jak chcecie. Tutaj już zobaczcie, co Wam się będzie bardziej podobać. No i zaczynam sobie robić też tutaj od samego dołu, bo tak jest po prostu najbardziej logicznie. I będziemy trochę rozłupywać te nasze odcinki w taki sposób i wbijamy się dokładnie do miejsca, gdzie był ten brzeżek. I mniej więcej możecie sobie to tak określić. To nie musi być idealnie równo, to raczej ma tutaj zapełnić te takie nierówności, no ale też dodać trójwymiarowości. Więc ja robię to jak najbardziej na oko, ale po prostu staram się uzupełniać to jakby pomiędzy te odcinki, no i dzięki temu uzyskujemy taki właśnie ładny efekt. W ten sposób. No i tak obrabiacie listek do samej góry i to samo będziemy robić z naszymi listkami. Także przenosimy się w magiczny sposób do naszego wyzwaniowego wzoru i robimy pierwszy liść. Nasze listki będziemy wypełniać trzema nitkami z sześciu, obwódki będziemy robić dwoma lub jedną nitką z sześciu. Tu już zdecydujcie sami, jaki efekt Wam się bardziej podoba. I jeśli chodzi o kolory, to wszystkie połączenia, które zaproponowałam Wam razem z paletą do tego wzoru, macie napisane w mailu. Także tam macie wszystko rozpisane. Ułóżcie sobie je tak mniej więcej jak chcecie, tak żeby po prostu wyglądały dla Was dobrze. Też dzięki temu każdy obrazek wykonany w tym wyzwaniu będzie inny i też będzie na pewno w ten sposób oryginalny. Więc ja sobie teraz zacznę od dowolnego brązowego koloru i będę wykonywać te mniejsze listki dębu. Tak samo będziemy robić liście kasztanów, także tutaj jakby zasada będzie dokładnie ta sama, więc po prostu wezmę sobie pierwszy listek z brzegu i zacznę go haftować. Na razie nie wykonuję sobie w żaden sposób ogonków, bo one będą w kolorze tego, co będę chciała zrobić przez środek, tak jak to ma miejsce tutaj chociażby na tym wzorze, czyli po prostu najpierw wykonuję tą bazę, którą pokazywałam Wam wcześniej na poprzednim tutorialu, jak używać takiego ściegu atłaskowego. Więc tutaj w tym miejscu akurat mamy już ułatwioną sprawę, ponieważ mamy podany pierwszy kąt, także dużo łatwiej będzie Wam zacząć pracować sobie z takimi listkami, więc robimy sobie pierwszy odcinek i ponieważ zaczęłam od środka, to od środka do zewnątrz wbijam i prowadzę kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nasze liście mają tutaj nieregularny brzeg, taki pofalowany, więc trzeba o tym pamiętać i trzeba to też podkreślić właśnie tymi odcinkami, czyli po prostu idziecie według rozrysowanego wcześniej wzoru i kształtu liści i po prostu zapełniacie sobie ten liść. Tak jak mówiłam, miejsce w miejsce, odcinki przy sobie, podkreślające kształt, czyli wydłużacie je bądź skracacie w zależności od tego, co
Pokazuję Wam tutaj ten wzór. No i tak zapełniamy cały nasz listek od góry, znaczy od góry, tak, od dołu do góry, czyli zapełniamy całą połówkę. Następnie będziemy tutaj górę robić, co zaraz Wam pokażę. I potem będziecie kontynuować tutaj dalszą część. Widzimy się za chwilę, gdzie pokażę Wam jeszcze raz, jak wykonać tą górną część, jak to sobie ładnie ułożyć i rozłożyć, żeby było w porządku. Okej, więc teraz doszłam do takiego momentu, gdzie na moim wzorze skończył się narysowany ten środek, to co wyznaczało, więc teraz lubię sobie zrobić odcinek tutaj jakby przez środek, bo wtedy wiem, ile mi zostaje do uzupełnienia, jakoś tak czuję się pewniej dzięki temu. No i następnie kontynuuję to, co robiłam wcześniej, ale nie kładę jakby odcinków obok siebie, tylko wbijam sobie to tutaj w miejsce, gdzie jakby zakończyłam robić tą część. No i tak sobie tutaj teraz oczywiście dalej podkreślając kształt naszego liścia dębu, wypełniam ten fragment, który został mi do wypełnienia w taki oto sposób. Skończyliśmy połowę liścia. To samo robicie na drugiej połówce, czyli zaczynam sobie od wbicia się tutaj, żeby tą górę jeszcze ładnie podkreślić. No i potem już kontynuuję to samo, co robiliśmy tutaj po tej naszej lewej stronie. Znaczy to jest chyba prawa, po tej prawej, czyli teraz robimy lewą stronę. Także to dokończymy. Jak skończycie tę część, to przejdziemy do wykończenia. Pokażę Wam, jak to zrobić i jeszcze raz przypomnę Wam o ścieku rozłupanym, którym wykonujemy ogonek i środek naszego listka. Jeśli chodzi o ten drugi liść, on ma trochę bardziej skomplikowany kształt, więc pokażę Wam jeszcze, jak go wykonać i jak ja prowadzę sobie nitkę. Pokażę Wam fragment, a dalszą część myślę, że sobie już spokojnie z moimi tipami poradzicie. Ok, to teraz przechodzimy do wykończenia naszego listka. Wybierzcie kolor jaśniejszy bądź ciemniejszy, jak zawsze podpowiedzi macie w mailu, który do Was przyszedł. Więc teraz ja sobie lubię zacząć od zrobienia łodygi, czyli po prostu tutaj, gdzie łączy się gałązka z naszym listkiem, to po prostu robię sobie odcinek. Znowu używam ścieku rozłupanego, czyli robię odcinek, rozłupuję się przy samym końcu tego odcinka i kontynuuję, aż tutaj zapełnię ten środek. To jest opcja opcjonalna. Zróbcie tak lub nie. Ja akurat lubię ten efekt i fajnie to podkreśla też ten środek, ten kształt tego listka, także zostawiam to w ten sposób. No i następnie tutaj ja sobie wracam do samego dołu i od brzegu liścia po prostu zapełniam brzeg, żeby podkreślić trójwymiarowość naszego listka. Jeśli uważacie, że dwie nitki z sześciu to za dużo, wykorzystacie jedną i zobaczycie, jaką robi to różnicę na wzorze i jak to wygląda w takim po prostu wykończeniu. Wydaje mi się, że przy tych listkach dębu nawet może trochę lepiej będzie wyglądać pojedyncza nitka, ale tutaj zostawiam Wam dowolność interpretacyjną. Po prostu eksperymentujcie. Macie tyle liści, że naprawdę możecie popróbować, posprawdzać, co się Wam najlepiej będzie podobało i co się Wam najbardziej sprawdzi. Także w ten sposób sobie kontynuujemy. Jak widzicie, kładę sobie po prostu odcinki. Moim tutaj drogowskazem, jak je układać, żeby były równo i żeby wpasowywały się w ten listek, jest po prostu to, gdzie położyłam wcześniej po prostu kreski. Także tutaj sobie dziabiemy do samego końca, aż uzyskamy taki efekt jak na naszym obrazku. Także te cieniowania sobie tutaj powykańczałam. Tutaj nawet dziennik zrobiłam zielone listki. No kolory po prostu wybierzcie takie, jak chcecie. Te gotowe połączenia, która mulina, z którą macie opisane. Także śmiało potestujcie, zobaczcie, co Wam się tam będzie najbardziej podobało. A teraz jeszcze szybko pokażę Wam, jak wykorzystać ten ściek atłaskowy na tym listku, na tym trochę innym kształcie, bo tutaj możecie mieć w pewnym momencie przy zawijaniu jakiś taki na przykład mały kłopocik, a moim tutaj zadaniem jest po to, żeby tych kłopocików było jak najmniej, więc teraz szybko przejdziemy do tego liścia. Więc wybrałam sobie tutaj randomowy kolor, znowu używam trzech nitek i pokazuję Wam, jak zrobić taki list. I tym razem nie robimy tutaj odcinku od tego miejsca do tego, tylko robimy od, zaraz ja to muszę pokazać, robimy od tego miejsca
tutaj do tego, czyli podkreślamy tutaj tą dolną żyłkę. Także bierzemy sobie odcinek i robimy go w ten sposób. On też będzie pod delikatnym kątem i naszym tutaj przewodnikiem, linią pomocniczą będzie to, co macie narysowane na wzorze i niech to będzie mniej więcej środek naszego listka, tak jak wcześniej robiliśmy to na poprzednim listku, czyli tutaj będziemy jakby jedną po kolei robić jedną z tych części naszego liścia. Tak, żeby to wszystko razem się tutaj ładnie scalało. I znowu od środka do zewnątrz kontynuujemy i po prostu podkreślamy nasz kształt liścia. On jest trochę bardziej ostry, więc na pewno będzie łatwiej wykonać te poszczególne elementy. No i tak sobie tutaj dziabiemy, dziabiemy, dziabiemy. Dochodzimy do naszego środka, znaczy do naszej góry. I ja tutaj też robię to samo, co robiłam w poprzednim liściu, czyli wyznaczam sobie górną listwę i następnie uzupełniam bokami to, czego mi tutaj brakuje. Ok, no i teraz następuje tutaj taka, powiedzmy, mare tricky rzecz, ponieważ tutaj zaczyna nam się kolejna odnoga. Jak to zrobić, żeby to miało sens? No, zaczynamy oczywiście od miejsca, gdzie tutaj skończyliśmy tą górę i zapełniamy do samego dołu. Czyli jakby dzielimy nasz listek na poszczególne elementy po to, żeby każdy z nich po prostu był rozdzielony przez środek, przez właśnie dzięki naszemu haftowi. Więc tak sobie tutaj dorabiamy, dorabiamy. I jak dochodzimy do samego dołu, to jak widzicie tutaj już dzięki temu, że uzupełnialiśmy tamtą część, powstaje nam następny element, więc uzupełniamy go znowu tutaj idąc po tej kresce i tak robicie naokoło, więc to wszystko Wam się zrobi w taki sposób, że po prostu każda z tych części będzie osobno wyhaftowana, tak jak tutaj czy tutaj. Także w ten sposób robicie Wasze listki. To, co musicie teraz wykonać jako zadanie domowe, to oczywiście liście, wycieniować je, zrobić środki, połączyć je z gałęziami, żeby nie było lewitujących liści. Także tutaj sobie śmiało zadziałajcie. Też pamiętajcie o tym, żeby wykonać te małe listeczki. Je robimy dokładnie w taki sam sposób jak górę naszego dużego liścia, także myślę, że nie będzie tutaj problemów z tym listkiem, także zostawiam Was z tym wzorem i widzimy się w kolejnym odcinku już w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy robić muchomora. Także to będzie, myślę, coś ciekawego i też może trochę trudniejszego, także bawcie się dobrze. Nie zapomnijcie opublikować swoich postępów oraz w tym tygodniu odpowiedzi na Wasze tematy, Wasze interpretacje tematów na posty, stories i rolki. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie zapomnijcie tam być, kciukować, zostawić jakiś komentarzyk. Będzie mi bardzo miło przeczytać od Was jakieś wiadomości. I co? I widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!